Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Dzisiaj pokażę Wam w króciutkim filmie, jak zaoszczędzić troszkę żywego srebra. Wiadomo, misje w Nexusie są dość powtarzalne i momentami męczące. Także zróbmy małe czary. Jak widzicie, żywego srebra mam 3200. Czyli akurat starczy na figurkę, którą bym chciał zakupić. No i lecimy do naszego przyjaciela od fantów. Wybierzmy sobie rzeczy, których nie posiadam. Jak widzicie, mam figurkę Artemis, Apolla i Null dostępną. Ale kupmy sobie Atlasa. Kupujemy. Srebra zostało mi dokładnie 0. No i co teraz? Wychodzimy. Wczytujemy punkt zapisania, który stworzył nam się zaraz po wyjściu ze statku. Jesteśmy z powrotem. Nasze sreberko wróciło na miejsce, czyli wszystko się zgadza. Więc spróbujmy jeszcze raz kupić figurkę Atlasa. O cholera. Nie da się. Jest dostępna. Co tu się właśnie wydarzyło? Gra oddała nam rzeczy, które posiadaliśmy przed wczytaniem save'a, czyli nasze 3200 żywego srebra. Ale zapisała również to, co kupiliśmy przed wczytaniem tego save'a. Czyli figurkę Atlasa mamy dostępną, a żywe srebro tak jakbyśmy nigdy nie wydali. Tutaj jeszcze małe słowo ostrzeżenia. Nie działa to na pewno z jajem próżniowym. Najprawdopodobniej nie można tej sztuczki zrobić z rzeczami, które można stakować, tak jak w tym wypadku, czy w wypadku mitycznego ogniwa. Cała reszta bez problemu powinna Wam się udać. Z fajerwerkami to chyba też się nie uda. Sprawa druga, jeżeli uzbieraliście już ciut więcej żywego srebra, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście kupili więcej rzeczy naraz. Nie musicie kupować pojedynczo. Także wydajemy całe nasze srebro na pierdoły. Wczytujemy punkt. A nawet teraz wpadają mi. Jak widzicie, wszystkie schematy, które kupiliśmy, mamy. A srebro wciąż jest na miejscu. Jak kupiliśmy, co chcieliśmy. Wystarczy poodbierać nasze rzeczy. I mamy to. Także jeżeli komuś się nie chce zbyt dużo męczyć Nexusa, jest to jakiś sposób. Jest małe oszustwo, zgadzam się. Ale myślę, że można przymknąć troszeczkę na to oko. Także udanych zakupów, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.